Mamy dla Was konkurs na Kosa oraz Kałacha. Link w przypiętym komentarzu i na naszym Discordzie po więcej szczegółów. Jaki według Was skład polskiej reprezentacji mógłby pojechać na Mundial CSGO? Przy okazji trwającej bety Counter-Strike'a 2, do której pewnie nigdy nie dostanę dostępu, cały czas na światło dzienne wychodzą nowe rzeczy znalezione w plikach i linijkach kodu samej gry. Niektóre z nich, szczerze mówiąc, mocno mnie zaskoczyły. Zacznę najpierw od tych trochę mniejszych rzeczy. Gabe Follower na swoim Twitterze ogarnął w sumie to, że deweloperzy całkowicie usunęli opcję zmiany ręki z prawej na lewą. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że obecnie widzimy własny cień oraz nogi i mogłoby to się bugować i wyglądać po prostu źle. Ci, co grali na lewej ręce, najpewniej będą musieli przyzwyczaić się do prawej. Co ciekawe, pierwszy showmatch CS 2 będzie miał miejsce już dzisiaj koło godziny 14:25 i więc jak wy oglądacie ten materiał, to pewnie jest już dawno po tym showmeczu. Zapewne będą potem z tego skróty. Jestem szczerze ciekaw, jak będzie wyglądać taki ala mecz profesjonalistów na nowej wersji CS-a. Przy tym warto też od razu powiedzieć, że Counter-Strike 2 nawet jeszcze nie wyszedł, a wciąż CSGO pobija rekordy graczy i tym razem aż 1 507 000 osób grało jednocześnie w Counter-Strike'a. Za to oczywiście podziękowali deweloperzy na swoim Twitterze, w swoim stylu dodając po prostu samego gifa. No i dobra, teraz lecimy już do naprawdę grubej sprawy, która spowoduje, że premiera Counter-Strike 2 może nabrać jeszcze większego hypu. Jak poinformował Gabe Follower, CS2 beta właśnie wyszła, a twórcy już pracują nad operacją. Jest wiele rzeczy, które są z tym silnie związane. Między innymi aż 3 nowe kolekcje broni. Pop Comic, Miffy Monsters. Do tego nowe przedmioty kosmetyczne o nazwie Pets, czyli jakieś skórki do kurczaka lub też innego kompana. Co ciekawe, te wszystkie rzeczy są przypisane do tajemniczego skrótu OP12. Warto przypomnieć, że mieliśmy 11 operacji, ta byłaby 12. Co by znaczyło, że ten skrót to po prostu właśnie nowa operacja. Pamiętajcie też o tym, co Gabe Follower kiedyś znalazł w kodzie Doty 2. Proceduralnie generowane mapy, pojazdy, helikoptery i rzeczy, które po prostu są idealne do misji kooperacyjnych. Dla mnie jedno jest pewne. Wątpię, że ta operacja będzie wyglądać tak samo jak te ostatnie, które były, nie oszukujmy się, ubogie w zawartość. Pamiętajcie też, że niekoniecznie musi być to wrzucone wraz z premierą CSA 2, być może dostaniemy ją trochę później, a teraz twórcy skupią się w dużej mierze na naprawie błędów i feedbacku od graczy. Taka jeszcze ciekawostka na koniec tego newsa. Witryna Epic Plays wychwyciła, że w CSie 2 po wejściu w granat dymny będzie się przez chwilę ciągnąć za graczem. Co jest takim małym, ale po prostu ciekawym... ...w którym to Nine podejmie Fnatic w czwartek o godzinie 19:30. Później zagrają na kogoś z dwójki Big Rare Atom. Szczerze, ta drabinka ułożyła się po myśli Polaków z Nine. Wolę to, niż żeby mieli grać z OG, NiP czy też Cloud9. W takim zestawieniu są szanse nawet i na finał. Warto też pamiętać, że już 11 kwietnia ruszają zawody RMRB. Ogólnie nadchodzący miesiąc będzie trochę taką chwilą prawdy i zweryfikowanie mentalności i umiejętności ekipy Nine. W przypadku turnieju RMR wiemy, że Hades i spółka zagrają z G2 o godzinie 14:30. Z racji, że jest to BO1, wszystko może się wydarzyć. No i kolejna sprawa, kilka dni po zakończeniu będziemy mieli od razu IEM Rio 2023, do której, jak wiecie, też dostała się formacja Nine. Z pewnością będzie co oglądać. To teraz tak z pomniejszych informacji. Wczoraj w Honoris przerwę od gry miał Wiktor Taz Wojtas i jego miejsce na jeden mecz przeciwko Wanuin zajął Jentker. Niestety przegrali 0-2. Dzisiaj natomiast ponownie nie zobaczymy Taza w spotkaniu z Young Ninjas, a z Honoris zagra trener Vince. Ponadto już dzisiaj o 16:00 rozpocznie się wielki finał w ESL Pro League, FaZe Clan podejmie ekipę Cloud9. Wracamy jeszcze do ważnych kwestii w związku z CSM2 i sceną e-sportową. Najważniejsza sprawa, Major w Paryżu będzie ostatnim takim wielkim turniejem w CSGO. Następny będzie już rozgrywany na Counter-Strike 2 i będzie miał miejsce w marcu 2024 roku. Istnieją plotki, że może być to Major w Polsce. Przy tym ciekawy pomysł podrzucił Nel. Będziemy mieli wiele wolnych terminów w kalendarzu na koniec sezonu i Francuz chętnie zobaczyłby coś a la Mistrzostwa Świata CSGO z najlepszymi graczami na świecie i na reprezentację może być maksymalnie 2-3 członków z danej drużyny. Tweet zyskał spory rozgłos i może dojdzie do jakiegoś wielkiego organizatora, który będzie chciał to zrobić. Jaki skład Polski szczerze byście widzieli? No i tak na koniec łapcie jeszcze słowa Paszy, który tak naprawdę przewidział przyszłość a propos Virtus Pro i innych polskich drużyn. Więc bracie, prędzej się skończy gra CS, historia upadnie, niż jakaś drużyna przegoni naszą drużynę.
A wy się, kurwa, za przeproszeniem łudzicie, że jakaś drużyna nas kiedyś prześcignie. Counter-Strike się skończy. Wyjdzie Counter-Strike El Pegasuso 2025 i w tamtej wersji może będą lepsi i nas przegonią. A póki co... Welcome and thank you, my friend. Morda w kubeł, małolaci, skupić się na graniu, strzelać heady, macie szansę zarobić pieniążki, zaróbcie ją, ale Virtus Pro nie można porównać. Notan, były zawodnik takich formacji jak Masonic czy też Sashi Esports, na ten moment zawiesza swoją karierę ze względu na problemy zdrowotne związane ze słuchem i wzrokiem. Hit Steama, który ma za sobą już kilka fal playtestów, czyli Dark and Darker, zniknął z tej platformy. Oznacza to, że autorzy tego tytułu są w niemałych tarapatach. Sprawa głównie rozchodzi się o naruszenie praw autorskich, które zostały zgłoszone przez firmę Nexon. Według nich marka Iron Maze ukradła materiał źródłowy projektu P3, z którego powstał właśnie Dark and Darker. Warto przypomnieć, że ten konflikt trwa już od 2021 roku, kiedy to jeszcze pracownik Nexon ujawnił właśnie pliki projektu P3. Później opuścił Nexon i powstało Dark and Darker w ekipie Iron Maze. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na Keydropie, dzięki niemu wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.